Zdecydowanie tak. Ta 10-metrowa choinka za moimi plecami, myślę, że na każdym zrobi wrażenie już teraz. A co dopiero po godzinie 19, bo to właśnie wtedy, tuż po roratach, w sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej rozpocznie się uroczyste odliczanie i choinka rozbłyśnie tysiącem lampek w otoczeniu iluminacji na myślenickim rynku. Ze mną burmistrz miasta i gminy Myślenice i gospodarz dzisiejszego wydarzenia. Dzień dobry. Panie burmistrzu, samorządy w tym roku skrupulatnie liczą wydatki na dekoracje świąteczne. Jak to wygląda w Myślenicach? No, podobnie jest i u nas. Na tą dekorację miasta w te święta Bożego Narodzenia wydamy skromnie, bo ponad 30 tysięcy złotych, aczkolwiek w zeszłym roku udało nam się zakupić na własność choinkę. Także ten największy wydatek, można powiedzieć, jest już za nami. No i mam nadzieję, że to przystrojenie świąteczne spodoba się mieszkańcom, no i naszym gościom, którzy odwiedzają Myślenicę. Panie burmistrzu, ale choinka to tak naprawdę, to nie tylko choinka czeka na myśleniczan. Proszę uchylić rąbka tajemnicy. Co jeszcze przygotowaliście dla mieszkańców i dla gości? Dzisiaj mam nadzieję, że tutaj tu mnie przyjdą mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież. Razem rozświetlimy choinkę. No i będziemy mogli posłuchać muzyki granej przez reprezentacyjną orkiestrę miasta i gminy Myślenice. Będzie można wysłać również kolęd nowo nagranych przez zespół pieśni i tańca Ziemia Myślenicka. No i jedna chyba z ostatnich szans, żeby dostać, myślę, że bardzo ładny kalendarz myśleniński na 2022 rok. Te osoby, które przyjdą, myślę, że każdy będzie mógł otrzymać taki kalendarz na nowy, szczęśliwy, nowy 2022 rok. A proszę powiedzieć, czego burmistrz życzy swoim mieszkańcom? No ja przede wszystkim życzę zdrowia, no i takiej ludzkiej życzliwości, miłości jednych do drugich, bo myślę, że w tym trudnym czasie ta miłość, to zrozumienie, ta życzliwość jest dla nas wszystkich najważniejsza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja sprawdzałam pogodę na dzisiejszy wieczór w Myślenicach i okazuje się, że będzie całkiem niezła, bo będzie biało, dalej biało, nie będzie padał deszcz, ale będzie trochę zimno, ale myślę, że atmosfera tutaj na myślenickim rynku nas rozgrzeje, a przede wszystkim wprowadzi w świąteczny nastrój.